To już ostatni finał tegorocznych draft campów. Zanim zdążycie zatęsknić, obejrzyjcie ostateczny pojedynek drużyn Houston oraz Los Angeles z przysuchy 32. edycji Draft Camp. Los Angeles rozpoczęło sezon jako jeden z faworytów, jednak trzy kilkupunktowe porażki sprawiły, że do playoffów podchodziło z trzeciego seedu. Z tego też względu ostatniego dnia kampu LA musiało wygrać aż 3 mecze. Houston natomiast pokonało sezon na pełnym gazie, zaliczając w 6 meczach tylko jedną porażkę z Filadelfią. Początek meczu i już mamy ciekawe akcje. Osiedlowe odbicie od pleców obrońcy, wykonaniu Maćka Włodarczyka i proste 2 punkty, gdzie była piłka. Jakub Płycha walczy mocno, by się uwolnić i się udaje, ale to była ciężko wymęczona akcja. LA zawzięło się na lidera przeciwników i robiło wszystko, by odcinać go od piłki. W pierwszej połowie się to udawało, a Płycha zdobył w tym czasie tylko 6 punktów. Wirkus przy piłce markuje handoffa, ale postanawia wejść pod ten kosz sam. Houston prowadzą 10-8. Mamy kontratak w wykonaniu Houston i mamy prowadzenie 14-10. Szybkie wejście i kolejne punkty Houston. Początek drugiej kwarty, mamy remis i Kacper Wieszołek na lewą stronę. Skutecznie. Robert Stypiński, crossover i bankshot po naskoku. Tutaj dobre minięcie i dobra praca rąk Wiktora Karasińskiego. Ograł dwóch obrońców tym kołowrotkiem. Wieszołek, naskok i jumpshot. Piłka z gracją wpada od tablo. Tim Duncan kiwnął bez uznaniem. Przekazanie piłki i rzut za 3 Oskara Lecisza. Piłka wpada, LA gonią straty. Norbert Kaliciński pod koszem. Omija wzdłuż linii dwóch obrońców layup z drugiej strony. 5 sekund do końca pierwszej połowy. Artur Niemiec otrzymuje piłkę i wchodzi między dwóch obrońców, trafia punkty. End one. Houston prowadzą 30-24. Jakub Płycha rozbiegany zwiększa przewagę do 8 punktów. Podanie od Bujaka do Cimochowskiego. Wide open. Trzeba podejść bliżej, siata płonie. Karasiński świetnie wykorzystuje błąd w obronie. Goska trafia proste punkty bez krycia. Maciej Włodarczyk spojrzał, ocenił, wbiegł, trafił. Przewaga zmniejsza się do 4 oczek. Płycha agresywnie pod kosz. Flop, ale nie oceniajmy. Kaliciński sprzedaje blok. Efektowna akcja, ale to wciąż Houston są na prowadzeniu. Trójeczka Oskara Lecisza. LA jeszcze mają szansę na wyrównanie. Płycha wejście warte 2 punkty. Jakub w samej tylko czwartej kwarcie zdobył 10 punktów. Nice. Piłka nie wpada, ale jest zbiórka i blok. Piłka w posiadaniu LA. Kaliciński wybiega na narożnik. Rzut za 3. Siedzi. Houston prowadzą 7. Wieszołek otrzymuje piłkę z autu. Jumpshot. Już jest praktycznie po meczu. Houston prowadzą 9 punktami, ale Raplewski trafia ważny rzut za 3 punkty. I szalone wejście pod kosz. Piłka nie wpada, ale jest zbiórka w ataku. Stypiński trafia, ale to już jest koniec meczu. Jakub Płycha, lider Houston, a także MVP obozu, nie myli się na linii rzutów osobistych i Houston wygrywają 32. Draft Camp. 54-48. Czas na rozdanie nagród indywidualnych. Zobaczmy, kto zasłużył na specjalne statuetki. Jakub Płycha został MVP 32. Draft Campu. Najbardziej wszechstronnym graczem został Max Studzienny. Najlepszym obrońcą Michał Brodala. Statuetkę MIP zawiózł do domu Jakub Cimochowicz. Najlepszym rozgrywającym został Bartosz Stępień. Najlepszym podkoszowym Norbert Kaliciński. Najlepiej punktującym Damian Kuźniar. A specjalną nagrodę sklepu Kicks otrzymuje również MVP, czyli Jakub Płycha. Dziękujemy wszystkim za wspólną grę w koszykówkę i mamy nadzieję, że widzimy się w przyszłym roku na kolejnych Draft Campach. Do zobaczenia.